Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa wypełniona dziś była podziękowaniami. Najpierw odebrał je Jan Kopeć, pochodzący z Ropczyc, działacz amerykańskiej Polonii, którego wyróżniono honorową odznaką zasłużony dla województwa podkarpackiego. Potem to samorządowi, ale też mieszkańcom Podkarpacia dziękował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz za wsparcie, które trafiło do poszkodowanych przez sierpniową nawałnicę. Jan Kopeć, dziś Polak z Chicago, urodził się w Ropczycach i nigdy o nich nie zapomniał. Na Podkarpacie wraca nie tylko, żeby spotkać się z rodziną, ale też wspierać swoje rodzinne miasto i jego mieszkańców. Jako prezes klubów polskich w Stanach Zjednoczonych i założyciel klubu przyjaciół ziemi ropczyckiej zorganizował pomoc o wartości ponad 200 tysięcy dolarów. Najbardziej pamiętamy to w Ropczycach po 2009-2010 roku, kiedy nawiedziły nas te znane powodzie. Wielu organizacjom charytatywnym, instytucjom pomógł fizycznie, szukając środków finansowych w bogatszych sferach tam w Chicago. Później udzielą tej pomocy tutaj, jeżeli chodzi o remont, wyposażenie. Pan Jan jest też, jak podkreślano, uzasadniając przyznanie honorowego tytułu, doskonałym ambasadorem Podkarpacia i wszystkiego, co polskie. Choćby jako jeden z głównych organizatorów Parady Konstytucji, jednej z największych manifestacji polskości za oceanem. Ta uchwała pokazała, że wokół tej postaci był konsensus, ponieważ wszyscy dostrzegli zasługi pana Kopcia w promocji Podkarpacia wśród Polonii, jak również promocji polskości wśród Polonii. Jak podkreśla pan Jan, to wyróżnienie jest dla niego ważnym podsumowaniem całej polonijnej i charytatywnej działalności. A cała jego aktywność, jak przekonuje, to naturalny skutek tego, że choć wyemigrował niemal pół wieku temu, nigdy nie przestał być polskim patriotą. Moje serce bije cały czas tu na ziemi podkarpackiej i jestem z wami, jestem bardzo zaszczycony, że zostałem zauważony i tak pięknie dzisiaj udekorowany jako zasłużony dla województwa podkarpackiego. Podkarpaciu, a dokładnie jego mieszkańcom i samorządowi województwa dziękował też dziś wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Przyjechał do Rzeszowa specjalnie, aby wyrazić wdzięczność za wsparcie, które trafiło do gmin poszkodowanych przez sierpniową nawałnicę. Mówił o rozmiarze strat, ale też znaczeniu społecznej solidarności, która w trudnych chwilach okazała się bezcenna. Ta pomoc jest niezbędna. Ona uzupełnia to, co w tej chwili kieruje rząd do mieszkańców i do samorządu. Między innymi uzupełnienie wkładu własnego przy inwestycjach jest bardzo istotne, czy przy zakupie kontenerów, gdzie my oferujemy jako rząd 80%. Samorząd tutaj musi uzupełnić ten wkład własny. Te środki płynące z Podkarpacia są tutaj, służą właśnie uzupełnieniu tego wkładu. Jest to najwyższa pomoc, która popłynęła spoza województwa kujawsko-pomorskiego do województwa z innego samorządu. Podkarpacki Sejmik we wrześniu zdecydował o przekazaniu 120 tysięcy złotych dla najbardziej poszkodowanej gminy Sośno. Akcję pomocy zorganizowała też między innymi gmina Gorzyce. Podkarpackie firmy, między innymi z powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, przekazały też materiały budowlane na odbudowę zniszczonych przez wichurę domów.